I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Halo, halo, dzień dobry moje robaczki, ja jestem Julka, wy jesteście na kanale Nieidealna Julianna. Jakby ktoś był nowy, świeży i dzisiaj do nas dołączył, także zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Ja zapraszam na hol zakupowy, tym razem z Biedronki i z Dino. Z Dino mam tylko dwie rzeczy, w sumie cztery, dwa razy mięso i tutaj mam malinki. I w sumie od tego sobie zaczniemy, także zrób sobie herbatę, zrób sobie kawę. Czerp pomysły na obiady i zaczynamy. Mamy, słuchajcie, maliny mrożone. Do herbatki sobie stwierdziłam, że kupię. A dlatego, że kupiłam bardzo fajny kubek dzisiaj. Tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że biorę. Wzięłam też komplet herbatek, także wszystko zaraz Wam pokażę. Mamy też jagody leśne w syropie. Takie jagody jako jagody. Także idealne też do herbaty, żeby sobie wlać. Także schowam to do zamrażalnika i lecimy dalej. Dobra, jedziemy. Słuchajcie. Płyn. Jeden z lepszych zaraz po w sumie Ludwiku. Ludwik jest dużo droższy. Ten jest naprawdę ok. I ten jest z aloesem. Jest też ten rumiankowy. On też jest ok. I w sumie mogłabym zdjąć okulary, ale ich w tym momencie jestem ślepa jak krew. Także mamy Szymonową ulubioną herbatę jeden raz. Raz. Dla osób, które może są nowe na tym kanale, jest to napój gazowany zielony z ekstraktem z zielonej herbaty i żeńszeniem. Szymon ją bardzo lubi. Mamy też próbki, które bardzo podpasowały naszym psom, więc tego nie zmieniamy. Mamy też jedną wodę z dzióbkiem. Dwie takie najzwyklejsze pupy. One zawsze są gdzieś tam w szopie jako awaryjne dla tych psów zewnętrznych. Żywiec Zdrój z magnezem. Już ją ostatnio chyba pokazywałam. No i mamy tu chłopaka zerweczki. I jedna torba poszła. Słuchajcie, lecimy z drugą. Boże, jakie to jest ciężkie. Wiecie co? Nie, zrobimy tak, że ja sobie po prostu... O. Krzesła będę podawać i będę pokazywać. Jak rozmowa o dudusiach, no to bez łakoci się obyć nie może. O, mieliśmy łakocie do samochodu i się znalazły, słuchajcie. Były po prostu wrzucone normalnie do zakupów. Od tygodnia kupowałam herbatę, oczywiście jej nie kupiłam, więc mamy teraz zapas. I tak, jedną propozycją ode mnie dla Was jest ta herbata, z tym, że jeżeli chodzi o te herbaty, ja wrzucam dwie torebki na kubek i wtedy jest naprawdę ok. Ona nie była droga, bo ona chyba 2,90 kosztowała. Zaraz zobaczymy sobie w ogóle paragon, bo mam, schowałam, nie zgubiłam. Makaron, mam jeszcze jeden, dzisiaj będą spaghetti. Wczoraj kupiłam, słuchajcie, mielone z łopatki, w sensie łopatkę z mieloną. Po 13,99 dino i kupiłam kawał boczku, słuchajcie, za 3 kilo za 13, chyba też 99. Jak nie, ja Wam zaraz pokażę etykietę i zobaczymy sobie. I zamierzam też, słuchajcie, ją sobie wziąć i ten boczek zawinąć z czosnkiem, z przyprawami i upiec go. I tutaj mamy, słuchajcie, udziec z indyka w galarecie. Jest to wędlina nowa, w Biedronce. No i właśnie, że kupiłam to mielone, to zamierzam zrobić spaghetti. Pianka do golenia. Mamy folię aluminiową. No, mamy jeszcze dwie. No ale cóż. Mamy też cytrynę do tej herbaty. I mamy czosnek do właśnie peklowania tego boczku. Nie mogło zabraknąć mojego ulubionego boczku, słuchajcie, z Biedronki. Z tej serii, co jest jeszcze karczek, ale gdzie on jest? No gdzieś w kolejnym tym chyba. Mam też boczek, bo mówię, ja lubię czasem z jajkiem sadzonym sobie zrobić takie szybkie śniadanie. Szynka zawędzana, kraina wędlin, też jest bardzo smaczna. Mamy też profesorską, nie mam zielonego pojęcia, czy ta niebieska też jest dzisiaj w zakupach, bo nie zwróciłam na to po prostu uwagi. I tak, łakocie do pracy, do szkoły, dar musi być. Gąbki, jedne z lepszych, mnie się sprawdzają, jestem na tak. Mamy margarynę, choć
Chociaż ja kupiłam ostatnio na promocji masło za 3,99 w Dino i mamy w zamrażalniku, trzeba je tylko wyjąć. Wiem, że w Biedronce było tańsze masło kilka dni wcześniej, ale ja do Biedronki chodzę tylko raz w tygodniu. Także tak to wygląda. Do pracy też zupki. Tak wiecie, żeby do kanapki było, czy tam właśnie do twarożku, czy coś. Mamy twarożek, to za chwilę. Mamy też ser żółty jeden i mamy też ser żółty drugi, też ze Światowic Tyrzycki. Tamten to był Gołda. Mamy jajka, bo u nas jajka to podstawa. No my nie mamy własnych kurek, także kupujemy. Mamy jeszcze jednego batonika i kupiłam dwa takie pitne jogurty dla Szymona. Mamy też komplet pieczarek, chlebek, ten chleb jest bardzo smaczny, on mi naprawdę bardzo smakuje. To jest chleb wieloziarnisty złoty. I tak, mielonka tyrolska, bo to jest szynka ulubiona. No i właśnie tutaj do tego mówiłam, że są dwa rodzaje, jest też karczek, także kto woli karczek, to ma karczek, kto woli boczek, to ma boczek. Mamy też, słuchajcie, kawałek pasztetowej, tej luksusowej, ona też jest bardzo dobra. Przy kasach widzieliśmy maszynki. O, jeszcze jeden czosnek, ale zużyję tylko jeden. Mamy też winogrono, słuchajcie, udało się, bo powiem wam, że w Biedronce ciężko o tej godzinie wyjechać, mamy w ogóle 13. Pojechaliśmy rano i trafiliśmy w taki punkt, gdzie był nawał ludzi, ale zanim doszliśmy do kasy, to już się rozeszło. Mamy takie piękne winogrono. I była promocja, słuchajcie, na warzywa z krainy. Wy zakupię dwóch, trzecia była gratis. Także mamy tak. Po hiszpańsku, mamy po meksykańsku i mamy również, słuchajcie, po indyjsku. To tak do ryżu, wiecie. Mam też sos, jakiś czas temu wam pokazywałam, że kupiłam jeden sos Daftona z fasolą czerwoną. Do tego te warzywa, kurczak, ryż i... Przepraszam, i mamy obiad zrobiony. Mamy też pomarańcze i mamy banany. Także to wygląda tak. Mamy też dużą bagietkę, słuchajcie. I z tej bagietki zrobimy ją może na pół. I jeszcze raz na pół w poprzek. I wrzucimy wszystko, co nam zalega. Jakieś pieczarki stare, cebula, nie wiem, ze szczypiorka coś. Jakieś szynki pokroimy, skroimy, zrobimy na kolację zapiekanki. Będzie jak ta lala. No i mamy też papier. I druga torba jest pusta. No została nam jeszcze jedna. Rachunek to było chyba jakoś 5 stówek i 8 zł. Coś koło tego. Bardzo smaczne, bardzo dobre. Jeżeli ktoś lubi te lejsy, te tu, to te są bardzo dobre i naprawdę, naprawdę warte polecenia. Mamy jeden chlebek. I tak, mamy jeszcze raz serek wiejski, tym razem lotki, sałatka jarzynowa do pracy, mamy włoszczyznę, słuchajcie, i powiem wam, że ja mam dużo mięsa z zeszłego tygodnia. Ja wam w zeszłym tygodniu nie nagrywałam holu zakupowego, dlatego że wstawiłam wam hol zakupowy sprzed 2 tygodni, jakoś tak by było, więc to, co żeście widzieli na kanale, to nie był zeszło tygodniowy, tylko 2-tygodniowy haul. I w zeszłym tygodniu właśnie w ciągu tygodnia na promocjach kupowałam mięso. Dużo pomroziłam, mam ćwiartki, mam pałki, mam ponad kilogram łopatki, chciałam zrobić gulasz i placki ziemniaczane, ale problem jest taki, że nie ma placków ziemniaczanych w Biedronce. Nie ma już od dobrych 2 tygodni i nie wiem, czy w tygodniu polować, bo u mnie jest problem, bo nikomu się nie chce ich trzeć, czyli ziemniaków, nie? Także ewentualnie będzie gulasz z ziemniaczkami, albo zajadę do Lidla, kupię w Lidlu kopytka, bo te kopytka naprawdę są przepyszne. To jest całkiem inny wymiar niż to, co jest w Dino czy w Biedronce. Także tak, paczka herbatników. A jeżeli chodzi o zupę, to w sumie nie wiem, krupnik był ostatnio, fasolowa była teraz w tym tygodniu, słuchajcie. Wczoraj mieliśmy chińszczyznę, bo robiłam ją przedwczoraj. Także no, pomidorowa też była. Albo może z tej łopatki zrobić zupę gulaszową i
wtedy jedną mieszankę tych warzyw. No zobaczymy. Także coś na pewno wymyślę. Tutaj zabłądziła jeszcze jedna, słuchajcie, zupka. To za chwilę. I mamy tak, do dzisiejszego spaghetti mamy pasatę pomidorową z ziołami z Culineo. Gdzie ją postawić, bo ona nam nie spadła. Mamy też trzy ogórki gruntowe. To będą pierwsze ogórki, które my żeśmy kupili w tym roku. Zastanawiałam się mocno, słuchajcie, nad kalafiorem wczoraj, bo chodził za mną kalafior z bułką, tato, ale kupiłam brokuła, bo był na promocji 1+1 gratis. Mamy kolejne dwa twarożki. Jeden twarożek będzie dla mnie. Kupiłam sobie, słuchajcie, drzem właśnie tydzień temu, bo tak chodziło za mną, żebym coś zjadła może z drzemem. No i kupiłam złowicza w Dino, bo też był na promocji, drzem. Więc jak ja sobie wezmę to i to. Wiecie, ja jestem z tych osób, które kupowały te twarożki. Jak ktoś mnie ogląda regularnie, to wie, te twarożki, one miały w środku właśnie drzem. Ostatnio rozmawiałam z kimś i właśnie się mnie pytał, czemu ja to kupuję, a nie kupuję sobie twarożku całego i nie daję na przykład właśnie drzemu jagodowego, wiśniowego, czy jaki tam bym chciała. Bo problem jest taki, że no ta objętość jest duża i ja zjem połowę tego może, ale to zawsze mogę mieć na śniadanie i na kolację, tak? Czy tam na kolację i na śniadanie następnego dnia, także coś pomyślę. Jest to na pewno dużo bardziej opłacalne, nie? Mamy 60-litrowe worki, bo się skończyły. Herbatniki. I słuchajcie, kupiłam zestaw herbat. Tutaj też, jeżeli chodzi... Tutaj również, jeżeli chodzi o te herbaty, polecam wrzucać dwie. Tu mamy 60 tabletek, 60 torebek i one były po 13,99 i w sumie ja ich nie zauważyłam. Ktoś po prostu rzucił to na koszyki tam, gdzie macie te rzeczy non-foodowe i w ogóle, więc stwierdziłam, że poszukam i były później tam gdzieś na regalach, więc wzięłam. Kolejny batonik właśnie z tych ziarnistych i tu mamy akurat co? Orzeszki ziemne, migdały i sól morska. Kurczak w galarecie. Już mi się kończy pamięć. Zaraz uruchomiłam tam laptopa, nie widzicie. Będę przerzucać. Mamy też jabłuszka. Mamy roladę ustrzycką. I to jest, słuchajcie, a szynkowi wzięłam jako łakocie. I słuchajcie, to jest ten kubeczek. Zobaczcie. On ma taki wzór jak te serki z Tutti Frutti Stracciatella, nie? Bardzo mi się spodobał i zaraz będziemy robić sobie herbatę. Herbatę zrobię w tym dużym dzbanku, który dostałam od Mikołaja na podgrzewacz, który też Wam pokażę, bo może nie wszyscy oglądali. I tak, naładuję sobie, słuchajcie, pomarańcze, cytryny, mamy miód. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Chciałam syrop klonowy albo coś takiego zamiast właśnie cukru czy czegoś. Mam maliny, mam jagody, może ten sok z jagód będzie słodki, to może zamiast miodu, bo powiem Wam, że boję się. Ja mam problemy z miodem. Nie wiem, jaki to był miód, ale któregoś razu, jak tak mocno kaszlałam, zostałam namówiona do tego, żeby zjeść sobie ze dwie łyżki miodu, to była noc. I ja myślałam, że się uduszę. Zadzwoniłam do lekarza, kazał mi wtedy, pamiętam, włożyć głowę do zamrażalnika, bo tu wszystko wtedy takie rozluźnienie było i w ogóle. Także jak kogoś męczę mocno kaszel, to jest właśnie rada, zimne powietrze, czy okno, czy dwór, czy właśnie zamrażalnik. Ja się wtedy wystraszyłam i ja nie wiem, czy to po prostu spotęgowało mój kaszel, czy ja mam uczulenie, bo jakieś wysypki nie miałam, niczego nie miałam, ale ten kaszel tak się zaostrzył. A ten, kto jest też, no oczywiście ze mną na bieżąco, to wie, że mam powiększone migdały bardzo. Czekam, żeby zrobić z tym porządek, to już jest, to już zbliża się dużymi krokami, słuchajcie. I właśnie w sumie nie wiem, nie pamiętam, jaki to był miód. Na pewno to był miód, który był tutaj wsiowy, który nie był kupny sklepowy. Bo jeżeli kupujemy miód, to już raczej kupujemy miód taki domowy, taki wiecie. Jeżeli już ma być, to już jest taki. I ja nie pamiętam, jaki to był rodzaj miodu, czy to ten konkretny miód mnie uczulił, że tak spotęgował to, czy o co chodziło, ale się wystrzegam miodu jak mogę. Ale ostatnio właśnie byłam w restauracji, właśnie był ten miód, były maliny, były plasterki cytryny, pomarańczy i w ogóle. Halo, halo, dzień dobry, ja Was witam, moje kochane robaczki, już teraz tak jak tutaj siedzę i mam dla Was dzisiejszego dnia kilka polecaj, także zaczynamy.
Dobra, usunę. Dobra, usunęłam trochę pamięci, także mamy coś, jakieś 15 minut i zaraz się biorę za montowanie i przerzucanie, bo naprawdę to już nie są żarty, już dalej nie ujadę. Rzeczkę weczka. A, mówiłam o tym kubku, no tak? No i słuchajcie, byłam w tej restauracji i właśnie tam była cytryna, pomarańcza, było trochę imbiru, był też właśnie miód, malinki i w ogóle, więc zobaczymy, może zamiast tego miodu zobaczymy, jak bardzo słodki jest ten sok z jagód i może zamiennie na razie, bo naprawdę nic mi po tym nie było. Nie wiem, dlaczego tak się stało właśnie wtedy, jak może byłam chora, może byłam, miałam gardło podrażnione, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale no, jeżeli mogę, to unikam, ale spróbujemy. Ładny kubek, fajny dzbanuszek, będzie herbatka, mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, także taki zapas herbaty ciepłej, wiecie, przyda się, nie? Na pewno Wam pokażę, zrobimy sobie przebiteczkę we vlogu, którego też również dzisiaj nagrywam. Także to tak, mamy też rzodkie weczkę. No i mamy te dwa brokuły, jutro będzie właśnie w piersi z kurczaka, będą brokuły. Serowo-śmietanowo-ziołowy. Co prawda nie mam chyba żadnego serka, moment, zobaczę. Mówię, trochę rzeczy nam zostało. Mamy twarożki, mamy śmietanę. Mascarpone nam nie pomoże, w sumie zobaczę, muszę jakieś porządki porobić w tej lodówce, bo dzisiaj nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że mam taki poranek dla siebie i bardzo to lubię, ale to zobaczycie w vlogu. Mamy Coca-Colę, ja nie wiem, ja Wam powiem, że ja się wszystkim kojarzę z Coca-Colą i nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów, ja po prostu lubię, lubię Coca-Colę, no i przecież ja nie będę z tego ukrywać. Lubię, piję, staram się ograniczać. Nie są to też takie ilości, jak kiedyś, wiele lat temu były, ale lubię. I mamy też właśnie jogurt drugi dla Szymcia. No i przecież holenderskie muszą być, bo bez holenderskich nie ma zabawy. I po 2,99, słuchajcie. Aż tyle żeśmy wzięli? 4 mieliśmy wziąć. Dobra, pomidory krojone. Przeważnie kupuję pomidory krojone w puszce w Dino. Ale teraz były po 99 w Biedronce i powiem Wam, że zastanawiam się, ile będzie tych pomidorów tak na dobrą sprawę. Ile ich tutaj będzie tak na dobrą sprawę. Kiedyś oglądałam porównywanie Marty z kanału Enjoyment Family chyba. I oni tam właśnie coś gotowali i zrobili sobie porównanie dwóch puszek pomidorów właśnie krojonych, ile tych pomidorów na dobrą sprawę było w tych puszkach, także można było sobie obejrzeć. I mamy właśnie 3 razy mleko wydojone, przy zakupie w ogóle chyba 6 sztuk, było dużo taniej. Ostatnio w Dino były po złote 99 było mleko, ale się nie załapałam, nie zdążyłam, zapomniałam, najzwyczajniej w świecie. I to była trzecia torba, słuchajcie. Tak się prezentują zakupy. Ja sobie to popakuję, przerzucę jeszcze materiały tu, tu się będzie robić, tutaj sobie ogarnę. I widzimy się na podsumowaniu paragonu. Coś, co chciałabym Wam na sam koniec polecić. To są polecajka, wleciała już na Instagramie, także teraz troszeczkę z opóźnieniem, wlatuję też tutaj. Ten krem ostatnio znalazłam w gościach, jak byłam, i słuchajcie, on ma wygładzać, jest z olejkiem marula, 98% składników naturalnych, a teraz tak, moimi słowami, ładnie nawilża, szybko się wchłania, ma piękny zapach, jak ktoś używał, słuchajcie, te kremy z Avonu, one pachną identycznie, bardzo szybko się wchłania, to mówiłam, ale nie pozostawia takiego filmu, no naprawdę jest rewelacja. No i słuchajcie, to był regenerujący krem do rąk o zapachu mango, a ja jeszcze znalazłam, słuchajcie, olej manula wygładzający krem do rąk, a ten był regenerujący, wróć, masło maślane. Widzicie, mango regenerujący krem do rąk, to była polecajka, to Wam polecałam. A to kupiłam przy okazji właśnie dzisiejszych zakupów i powiem Wam, że
Jedno i drugie kosztowało 3,99. Uważam, że jest warte swojej ceny. Jeżeli to było dobre, to to też musi być, bo to będzie na pewno jakaś wzmocniona siła nawilżenia po prostu, a moje ręce bardzo proszą o kremy przeróżne. Ja noszę w torebce, mam w samochodzie, mam na drzwiach, mam na siedzeniu, mam wszędzie kremy. Używam je namiętnie, bo po prostu potrzebuję. Moje dłonie może nie wyglądają jakoś strasznie i ten, ale no powiem Wam, że były takie lata, że tu miałam wszystko tak popękane i wtedy po prostu szła wazelina i duże ilości tego żelu aloesowego i kremy do rąk. Wtedy tak to szło. Często, gęsto na przykład szłam w rękawiczkach spać, takich wiecie, bawełnianych, nakładałam grubą warstwę, bo tak mi pękały kostki, dłonie, więc to jest może sposób, jeżeli ktoś ma z tym problem, duża warstwa kremu, nakładamy bawełniane rękawiczki i naprawdę po 2-3 dniach stosowania takiego zabiegu jest dużo lepiej. Teraz już nie mam takiego problemu, to był też wynik nieunormowanej tarczycy, która mi się gdzieś tam zaburzyła i miałam z nią problemy. Ale tak, wiem, że takie coś istnieje, jeżeli będzie trzeba, ja do tego wrócę. W tym momencie duża ilość kremów nawilżania, czasem jak na przykład stopy sobie smaruję tym właśnie aloesowym żelem, to jak mi zostanie, to jeszcze sobie po kostkach u rąk przejadę na to krem, także jest naprawdę ok. Ten krem też, co również dostałam polecajki, co do twarzy stosuję z... I zapomniałam. Ale to za chwilę sobie wezmę ten krem, no bo nie, no nie pamiętam, wyleciało mi. Także ja to pochowam, jak będziemy już na podsumowaniu paragonu, ja wezmę sobie ten krem, który używam do twarzy, gdzie miałam po chorobie tak suche miejsca, że naprawdę nic mi nie pomagało i to jest naprawdę ratunek i do dłoni też go właśnie używam. Także myślę, że z tego zakupu jestem bardzo zadowolona, myślałam, że ich w ogóle nie dostanę, bo ich nie ma w ogóle tak normalnie na Chemii. Tylko one są na tych regałach, gdzie jest wszystko mydło i powidło. Wszystkie kosmetyki, jakieś końcówki serii i tak dalej, więc tam warto ich szukać. Także dobra, chowam tutaj to wszystko, bo czas nam leci. A ja tutaj stoję i gadam. Ja wiem, że Wy lubicie, jak ja stoję i gadam, ale trzeba oporządzić ten burdello bum bum. Za chwilę się widzimy. No i dobra, mam paragonik, tak jak mówiłam, tak jak obiecałam, zrobimy sobie szybkie podsumowanie, bo w kadrze się nie mieści, ale prawda jest taka, że tyle to jest voucher i gdzie tu ekologia, nie? Nadrukowane. Tak jak mówiłam, może sobie przymkniemy, o, będzie lepiej. 500 zł 7 groszy i słuchajcie, rabaciki był, o, na cytrynę, rabacik był na karmę, ogórek gruntowy był też na rabacie, serki wiejskie były na rabacie, czyli mieliśmy 4 złote na 4 serkach rabacik. Czarna Lipton też była na rabacie, zamiast 19,99 to było 11,99. Kurczak w galarecie, to tą wędlinkę, co braliśmy plasterkowaną na stoisku, była za 19,90 za cały kilogram. Udziec z indyka w galarecie 31,90, też plasterkowany, wszystko po 20 deko żeśmy sobie wzięli. Na margarynę ramę też mieliśmy 20%, przepraszam. Krzywo. O, tak chyba będzie lepiej. I słuchajcie, nie no, musimy się wyprostować trochę, bo normalnie byśmy zgarbieni byli. Wracając do tematu, rabat też był, słuchajcie, na margarynę ramę. Zamiast 5,99 było 3,99. Na jabłka mieliśmy złoty 45 też rabat, na pomarańcze. Na winogrono 4,33 wszedł rabat. Pieczareczki były po 6,99, maszynki do golenia były za 2 dyszki. One leżały przy kasie, na banany mieliśmy też rabacik. Na brokuły mieliśmy rabacik, bo właśnie Wam mówiłam, że wychodzi tak, że jest 3,99 za jedno. Czyli 6,99 za 2. Odzieło w każdym razie 6,99. Nie wiem, czy rozumiecie. Chodzi o to, że brokuły były na promocji 1 plus 1 gratis, czyli za 2 sztuki zapłaciliśmy 6,99.
I tak teraz jeszcze patrzę, że te chipsy, co Wam polecałam, które smakują jak te lejsy limonkowe, sweet chili, jakoś to tak było, to 4,94 kosztują, czyli w sumie można by powiedzieć, że w cenie oryginalnych mamy dwa razy dwa opakowania podróby. Podróby, która jest tego warta. Powiem Wam, że naprawdę one są dobre, one są naprawdę smaczne. I w sumie no tak, no rachunek się prezentuje w ten sposób. Myślę, że no przyzwoicie, no patrząc, że były te rachunki też droższe, mamy trochę tych rabatów, więc tak na dobrą sprawę nie ma tragedii. Mamy jeszcze właśnie ten voucher do wykorzystania od 19 do 21 przy zakupach za minimum 99 zł. Ostatnio widziałam, w ogóle widziałam, bo ja często kupowałam książki w Biedronkach, ale dużo było też takiej tematyki rozwojowej, takiej o rozwoju osobistym, o rozwoju biznesu, o profilaktyce zdrowia typu domowe zioła i tak dalej. Sporo tego było, nie powiem, że nie, bo sama też kupiłam, ale to Wam chyba pokazywałam Wam w którymś z filmów. I co? Tak na dobrą sprawę, tym akcentem będziemy się żegnać. Ja mam tutaj laptopa, ściągam sobie pliki, czyszczę sobie pamięć, żeby nie było tak, że będę chciała coś nagrywać, a nie będę miała pamięci, dosyć dawno tego nie robiłam, więc trzeba nadrobić zaległości. No powiem Wam, że zamierzam dzisiaj cały dzień przesiedzieć, montować, usuwać, przerzucać, żeby mieć zapas filmów, bo ja tak lubię. Ostatnio mocno było to ograniczone i dlatego przychodzę do Was z tym holem zakupowym, żeby co po niektórzy nie zapomnieli, jak Julka wygląda. Także tym pozytywnym, miłym akcentem żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa!